26-latka rozpracowali policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu. Mężczyzna nie tylko miał narkotyki przy sobie, ale też w mieszkaniu. Policjanci zabezpieczyli ponad 1500 porcji marihuany, blisko 10 gram kokainy, lidokainę oraz przedmioty służące do porcjowania narkotyków. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. 26-latek został objęty dozorem policji, musiał też płacić kaucję. Niebawem stanie przed sądem, który może skazać go nawet na 10-letnią odsiadkę.